Ja chciałbym z tego miejsca pozdrowić moją mamę kochaną. Mamo, ja przepraszam, że wyglądam jak wyglądam, ale takim się urodziłem. Tato, ciebie też kocham, zwłaszcza za to, że mamy tutaj dobrobyt i za twoją okazaną pomoc. Kocham również pana, który gra na gitarze dmuchanej. To jest nowy wynalazek japońskich inżynierów. Szanowni Państwo, tutaj następuje tego, co faza prezentacja twarzy. Pan zobaczył. Jest twarzy z twarzy. Ej, oni mają ciuchy! Ej, instrumentu. Kasia, szanowni Państwo, na chwilę obecną zobaczymy, mają ciuchy. Jak można zagrać na gitarze dmuchanej. Prezentacja solówka Sweet Child of Mine. Zdrowie! Ale za to niedziela będzie dla nas! To tyle. Spotkamy się w dalszym odcinku. Zdrowie dla kamizelki. Ale się stoją! Cztery! Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Lewo! Kabam! Raz, dwa, dwa! Brawo! Aleluja! Aleluja! Ja też! Nie słucham widowni. Moim pierwszym pytaniem jest, gdybyście byli potrawą, którą chcielibyście we mnie wetrzeć, kim byście byli? Kandydat numer jeden, proszę. Mam nogę. Ale mecze chyba oglądasz, nie? Jak się myślę? W krykieta, kurwa! Czemu leżysz na mojej tupie? Moja dupa, sam żebym ukradł! Potrafisz tak napiąć? A potrafisz tak zrobić? Szling! Zmiana, ale czołg! Komunistyczny film propagandowy.
w naszych czasach. Kładziesz dziewkę na ziemi i po chrześcijańcu robotnik proletariatu? Tak właściwie jest bikiniarzem. Uczciwemu człowiekowi pracy odbiera to, co mu się prawnie należy, chociaż od drugiej strony zazwyczaj. Zmiana! Telenowela brazylijska. Kozera, jak mogłaś? Jak mogłaś? Ja latam po lasach, strzelam z łuku do ludzi! Strzelam z łuku do ludzi! A ty mnie stracasz! Ale panią... Cieszę na to, co... Okej, zmiana, Gwiezdne Wojny. Tak, tak, właśnie to chciałem powiedzieć, tak. Puść! Zmiana, horror klasy B. To moja kobieta! O, szef konkursu? A, pytania w ciebie. Ja jestem królem, tak? Tak. Mam prawo, bo ja właśnie wymyśliłam. Tak, właśnie ja wymyśliłam. Dlatego chciałbym złożyć kogoś w ofiarze. Tak, właśnie złożę kogoś w ofiarze. A to całego dnia złożę ciebie w ofiarze. I pytanie brzmi, dlaczego nie ciebie? Dlaczego ten głupi człowiek jak mówi do mnie śmiertelniku? Masz już 7 zamiarów. A co ja tam po ciapko? Ta mnie nie podchodzi. Mówię, spadaj za mną. Zapiekankę! To wtedy ja się zbliżam do ogonka.